Módlmy się za Kościół Święty, aby pod przewodnictwem swoich pasterzy odczytywał znaki czasu i zawsze ofiarnie troszczył się o pamięć wobec najbardziej pokrzywdzonych i poszkodowanych. Ciebie prosimy. Za wszystkie dzieci pomordowane w niemieckim obozie koncentracyjnym na ulicy Przemysłowej, aby ich ofiarna, męczeńska śmierć wyjednała im radość oglądania oblicza Pana Boga w Jego Królestwie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkie ofiary zbrodni wojennych, kataklizmów, katastrof oraz prześladowań za wiarę, aby uczestniczyli w chwale zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za dzieci i młodzież naszego miasta, aby kształtowali w sobie pragnienie wiernej pamięci o bohaterskich czynach Polaków, których wspominanie i ofiarna służba Ojczyźnie staną się modlitewną pamięcią, zanoszoną zawsze w cieniu Chrystusowego Krzyża. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości, aby męczeńska śmierć tak wielkiej rzeszy niewinnych dzieci budziła nasze sumienia w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i młode pokolenie Polaków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże pełen dobroci i miłosierdzia, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy i spraw, aby pamięć o śmierci dzieci, za które dzisiaj się modlimy, wyjednała im radość nieba, a nam żyjącym troskę o niezawodną pamięć o tych wielkich polskich bohaterach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.